Witam. Dzisiaj na kolację przygotuję faszerowane główki cebuli. Przeważnie słyszymy, że faszerowane robimy ziemniaki, owoce, jabłka, drób. Ja nafaszeruję główki cebuli. Co do tego jest potrzebne? Ja mam 4 główki cebuli, może być mniej, więcej, w zależności ile jest chętnych do jedzenia. Duża, piękna cebula, serfeta, pomidor, odrobina drobno posiekanego żółtego sera, troszeczkę oliwy. Na czym przygotowanie tej potrawy będzie polegało? Biorę cebulę do ręki, zacznę od wydrążania środka cebuli. Odkrajam górę. O, i teraz przystąpię do wydrążenia główki cebuli. Wszystkie 4 sztuki wydrążę. Tą cebulę ze środka wydrążoną wykorzystam do przygotowania farszu. Farsz będę przygotowywał z drobno posiekanej wydrążonego środka cebuli, sera, z użyciem sera feta, pomidora. Przygotuję miąższ i będę tym faszerował główki cebuli. Przystępuję teraz do wydrążania środków główek cebuli. Pomału, pomału sobie to wszystko ze środka musimy wybrać, żebyśmy mogli te główki nafaserować naszym farszem. O, główki cebuli już mam ładnie wydrążone, widzicie Państwo? Środeczki wybrane, ta cebula wydrążona jest tu i teraz przystępuję do wykonania farszu. Farsz wykonuję z tej wydrążonej ze środka główek cebuli. Muszę ją tylko jeszcze przesiekać troszeczkę na drobniejsze kawałeczki, żeby ona była bardziej drobniejsza. O, tak, i ona nam tu wędruje do miseczki. O, jeszcze trochę. Ja ją tylko tak po prostu przesiekam na mniejsze kawałki. Będzie naprawdę pyszna potrawa na kolację. Jak widzicie, cebulę również można faszerować. O, już troszeczkę mam jej tutaj pokrojonej. Teraz biorę ser feta i kroję do tej cebuli ser feta. Farsz to jest cebula, ser feta pokrojony, pomidor, doprawię to ziołami, tam bazylia, prowansalskie, czomber, a to jest zioła, jakie tam, kto ma preferencje smakowe, takich ziół do tego może użyć. Pomidorek. O, farsz już wymieszany. Feta, pomidor, cebula wydrążona ze środka, drobno posiekana. Wszystko razem wymieszane. Teraz przyprawiamy. Tak, troszeczkę ziół prowansalskich. Ja to bardzo lubię zapach czomberu, także ja dodaję jeszcze czomber. Te przyprawianie to w zależności, kto tam ma jakie preferencje smakowe, kto jakie tam smaki, jakich ziół lubi, tak w ten sposób sobie przyprawia. Ja jeszcze na przykład lubię bardzo czosnek, to nawet sobie dodam do tego farszu odrobinę granulowanego, tartego czosnku. Chociaż to jest cebula, czosnek nie bardzo, razem z cebulą. Podobne warzywa, ale ja bardzo lubię smak czosnku i troszeczkę dodam. Czomber, zioła prowansalskie. Nie solimy, bo to jest prawda feta. Ona już jest sama w sobie słona. Dokładnie wymieszane. Jeszcze mieszamy. Z
Spróbujemy troszeczkę. Pycha. Farsz już jest gotowy. Piekarnik włączony na 180 stopni nagrzewa mi się, a ja przystępuję do napychania wydrążonych główek cebuli farsz. Ładujemy ten farsz do środka. Już mamy jedną główeczkę napełnioną. Zakładamy tutaj kapelusik na wierzch. I teraz przystępuję do napychania drugiej główki. Tak przygotowane główki cebuli, już napełnione farszem, skraplam delikatnie oliwą. W każdą jedną skraplam oliwą. Delikatnie skropione oliwą. Mam już wszystko przygotowane w żaroodpornym naczyniu. Wstawię je do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i będę je gdzieś tak piekł około pół godziny. Na parę minut przed końcem wyciągnę i posypię te główki tutaj, prawda, przygotowanym, drobniutko pokrojonym żółtym serem, ale to dopiero na parę minut przed końcem pieczenia. Także pamiętajcie, 180 stopni, około pół godziny pieczemy. Piekarnik nagrzany, także cebulki wędrują do piekarnika. Będą się piekły około pół godziny. Pamiętajcie jeszcze, że na parę minut przed końcem posypujemy cebulki żółtym serem. Tak wyglądają wyjęte z piekarnika faszerowane główki cebuli. Nie czujecie tego? Fantastyczny zapach. Jeszcze można również podczas pieczenia delikatnie je podlać białym winem, ale alkohol u nas bez przerwy drożeje. Jaki w Polsce jest drogi alkohol? Jak żyć? Ale my sobie zaraz na kolację zjemy pięknie upieczoną główkę cebuli. Cztery główki, cztery osoby siadają do stołu. Tych główek może być 5, 6, 7, 8. Proporcje tej fety pomidorów i tej cebuli siekanej do wykonania farszu, po prostu każdy dobiera sobie sam. Tu nie ma żadnych proporcji, bo po prostu w zależności na ile osób się szykuje. Tak samo zioła, różnymi ziołami można sobie to doprawiać. Jest to bardzo smaczne, bardzo łatwe w wykonaniu, szybko można wykonać. Do usłyszenia, smacznego.